Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. Chciałbym w tej części kursu pokazać, jak można wykonać modelowanie w trybie edycji pewnego domku. Z tym, że ten domek to będzie domek, który jest dany jako plan architektoniczny. Jest to rysunek, który za chwilkę sobie wczytam. Teraz taki plan będę robił w widoku od góry, a więc ustawię się w widoku ortogonalnym od góry. Nacisnę klawisz N, aby wyświetlić sobie panel narzędzi i tam skorzystam z zakładki Background Images. Trzeba włączyć sobie Background Images i dodać obrazek w tło, bezpośrednio w widoku Blendera, po to, aby można było na takiej siatce, która jest na planie narysowana, zbudować dokładny model domu. Nie będzie to cały model domu, ale zrobimy sobie przynajmniej fundamenty. A więc naciskam na guzik Add Image, ustawiam sobie z listy widok od góry, aby tylko od góry widzieć obrazek, jeżeli jestem w widoku ortogonalnym, no i wczytuję obrazek z dysku. Ten obrazek jest w katalogu Domki z planów i nazywa się plankuchni.png. Wczytuję. No i ten domek tutaj mam. Ten plan. Z tym, że to, co jest ważne, to to, że w takim planie trzeba czasami zachować skalę. Na przykład widzę tutaj, że istnieje odcinek o długości 60 cm. Natomiast moja skala obecnie tego obrazka to jest jakiś size wielkości 5 i to wcale nie musi być dokładna skala. A więc sprawdźmy teraz, czy zróbmy może przeskalowanie tego obrazka tak, aby jednostka blendera wyrażona w metrach lub w centymetrach odpowiadała wielkości odległości na tym obrazku. To można zrobić bardzo prosto. Wystarczy, że dodam sobie jakiegoś cube'a. Ten cube ma standardowo rozmiar 2 metry. Jeżeli włączę sobie jednostki, klikając w zakładkę Metric na panelu Scene, no to wtedy będę miał dodatkowo jednostkę. I teraz wiem, że ta odległość tutaj wynosi 60 cm. W związku z tym wielkość tego klocka również ustawię na 60 cm, pisząc po prostu 0,6 metra, 0,6 metra i wysokość 0,6 metra, chociaż nie jest tutaj istotna. Widzę teraz, że skala tej kostki zmieniła się do 0,3:1. Aby tę skalę utrwalić i ustawić skalę w tej kostce nadal na 1, muszę ją jakby zastosować, zaaplajować. Robię to naciskając klawisz Ctrl-A. Pojawia się wtedy takie menu Apply i w tym menu mogę wybrać skalę. Oznacza to, że skala, która teraz jest pomniejszona, zostanie utrwalona i będzie wynosiła 1 z nowymi rozmiarami, które przed chwilką podałem. Naciskam lewy klawisz myszy, skala wynosi 1 i kostka jest w naturalnej wielkości swojej, no i ma rozmiar 0,6 metra. Teraz tę kostkę mogę przesunąć w miejsce na planie, które ma wymiar 60 cm i jak widzę od razu, ta kostka jest zbyt mała, a więc plan również trzeba pomniejszyć. No i aby określić, jaki jest stosunek wielkości tej mojej kostki do obszaru zajmowanego niby przez nią na planie, muszę tę kostkę przeskalować i zobaczyć, jaka będzie różnica. Okay? Skaluję w miarę dokładnie, oczywiście robię to ręcznie, więc tak naprawdę precyzji tutaj zbyt wielkiej nie osiągnę. Powiedzmy sobie, że ta skala mogłaby być gdzieś taka. No i widzę, że moja kostka musi być powiększona o 1,254, aby pasowała do rozmiaru tego, co mamy na rysunku. Odwrotność tej liczby to będzie skala pomniejszenia tego całego obrazka, tak aby pasowała do poprzedniej normalnej wielkości kostki ustalonej w jednostkach Blendera. No i teraz trzeba sobie to po prostu przeliczyć. A więc otwieram kalkulator i wpisuję 1,254, robię z tego odwrotność, a więc weźmy sobie 1 podzielić. Swoją drogą polecam kalkulator, który nazywa się Calculate. Jest super. No i teraz widzę, że moja skala, do której muszę zmniejszyć swój obrazek, to tak jak teraz byłoby wielkość 1, to muszę go pomniejszyć do 0,797. I teraz o taki czynnik muszę pomniejszyć jego aktualną skalę, a więc tą, która teraz wynosi 5. Więc tą liczbę muszę przemnożyć przez 5 i uzyskam wtedy nową wartość, która będzie jakaś 4 z kawałkiem prawdopodobnie. A więc mnożymy to jeszcze przez 5. Może powinienem napisać coś takiego, że to jest ans razy 5. Wychodzi 3,98. No i teraz wpiszmy tutaj tą skalę. 3,98. I widać, że obrazek się pomniejszył. Oczywiście moja kostka ma swoją poprzednią wielkość, ale teraz ona tą skalę cały czas pamięta, ponieważ nie robiłem apply na niej. A więc mogę nacisnąć klawisz Alt-S, aby tę skalę zresetować do poprzedniej wartości, która wynosiła 1. To jest oryginalna wielkość kostki
i to jest jednocześnie jedna jednostka blendera, ponieważ mamy długość tutaj, no, w jednostkach blendera wyrażoną, to jest 60 cm. I teraz, jeżeli nałożę kostkę na obrazek, to widzę, że rzeczywiście jego skala odpowiada tym 60 cm, które mam w blenderze. I to jest właściwa skala obrazka. OK, a więc teraz, jak już mam określoną skalę, która jest zgodna z wymiarami używanymi przez blendera, wystarczy tylko tę kostkę wyrzucić i przygotować sobie scenę do ustawienia w taki sposób, aby znajdowała się w oczkach siatki. To znaczy, chcę ustawić sobie ten obrazek tak, aby ściany, które tutaj będę za chwilę budował, mniej więcej ustawione były w oczkach siatki. Mogę to zrobić, zmniejszając przezroczystość obrazka do tego stopnia, żeby było widać siatkę i zwyczajnie przesuwając ten obrazek odrobinę w taki sposób, żeby jego krawędzie gdzieś w jakimś rogu, w jednym wybranym, trzymały się siatki. Robię to używając tych suwaków X oraz Y. Jak kliknę w X i przesunę, to będę przesuwał swój obrazek. No, powiedzmy sobie, że jest to bardzo gwałtowne, więc mogę zrobić to z klawiszem Shift. Tak samo zrobię z klawiszem Y, również nie z klawiszem Y, tylko z suwakiem Y, wciskając Shift. No i teraz widzę, że moja siatka w tym rogu już pasuje idealnie, natomiast w tym jest trochę jakby niedopasowana. No i teraz mogę z tym żyć, bo tak naprawdę siatki nie będę wykorzystywał do modelowania, ale gdybym naprawdę się upierał, to mam jeszcze coś takiego jak menu Display. Ono jest tutaj i tutaj mogę zmienić sobie również skalę siatki. Jeżeli zmienię skalę siatki, to jedno oczko siatki będzie nadal miało metr lub centymetr i nic się nie zmieni. Natomiast sama siatka będzie miała inną wielkość. Mogę tę skalę delikatnie ruszyć, wtedy siatka się oczywiście zmienia. Weźmy sobie może troszeczkę ją powiększmy. Ustawię na przykład 1,01. Widać, że to nie jest dobra skala. Dajmy 0,998. Myślę, że jeszcze troszkę można ją powiększyć. 0,95 to już jest chyba za duża. Teraz tak popatrzmy, czy uda mi się ustawić idealnie w oczkach tego plane'a. No, jak widzę, jest mocno za duża. Dajmy 98. Także jest źle. Dajmy 99. Tu może będzie ok. Chwilę to niestety zajmuje. Jest to taki dosyć męczący proces, mało precyzyjny. Ale możemy próbować przynajmniej. Jeszcze troszkę. Dajmy 0,995. Jak teraz? Mamy teraz, no nie jest dużo lepiej. Jeszcze trochę. Gdyby tak ustawić 9,8, jeszcze się zmniejszyła. Dobrze, kolejne wciśnięcie Enter, wtedy kiedy kursor myszki jest nad paskiem edycji, powoduje, że mogę do tej edycji od razu wejść. Weźmy sobie 1,992 na przykład. To jeszcze wydaje się za mało. 9,9. Weźmy sobie jednak 9,8,5 na przykład. I teraz sprawdzę, jak się będzie ustawiała siatka. No nie, widzę, że jednak jest za mała. Będzie jednak trzeba dać 9. Zobaczymy teraz. No okej, powiedzmy, że tak może zostać. Nie będę nad tym teraz mocno się skupiał, bo chodzi o to, żeby pokazać również inne rzeczy, które w tym tutorialu będą prawdopodobnie ważniejsze nawet. Teraz, aby wyrównać idealnie do, powiedzmy sobie, jakiegoś wybranego punktu, nie mogę już przesuwać myszą z klawiszem Shift po tych suwakach, dlatego że skok jest mimo wszystko zbyt duży i niestety trzeba uczyć się do edycji ręcznej. Więc na X przesunę troszeczkę jeszcze w prawo, delikatnie o 0,005 jednostki, no i na Y również będę musiał przesunąć prawdopodobnie w dół, no o taką dobrą jednostkę, dajemy może 0,03. Już widzę, że jest w miarę dobrze, chociaż ta cieniusieńka linia jest troszeczkę nad kreską, a ta jest trochę za blisko pod kreską. W związku z tym niech to będzie mniejsze przesunięcie. Damy tutaj 25. Teraz jest jeszcze źle. Dajmy 28. O, powiedzmy, że tak mogłoby zostać. OK. Niech na razie tak będzie. To i tak jest lekko krzywe. No i trudno. No i teraz tak. Jeżeli będę chciał zbudować na takim planie, bardzo uproszczonym w tym przypadku, ale w ogóle na takim planie jakiś model, no to muszę wstawić sobie po pierwsze jakiegoś plane'a. Patrzę w widoku z góry, dodaję plane'a, ten plane będzie leżał płasko na scenie i to będzie mój wyjściowy mesh. I teraz w trybie edycji, po to aby środek tego plane'a został idealnie w środku układów współrzędnych, tam gdzie go wstawiłem, przesuwam tego plane'a w okolice narożnika. Ten narożnik będę za chwilkę chciał zamodelować. Oczywiście mogę włączyć sobie klawisz Z, aby scena była przezroczysta.
Teraz zwyczajnie skaluję swojego plane'a, ustawiam go w takiej orientacji, żeby idealnie, powiedzmy sobie na oko oczywiście, pasował do określonego miejsca. Weźmy go troszkę jeszcze pomniejszmy, jeszcze go trochę zmniejszę. Dobrze, i teraz myślę, że mogło być ok. Teraz takie proste, szybkie modelowanie polega na tym, że przełączam się w tryb obsługi krawędzi, też zaznaczania krawędzi, robię ekstruda, cały czas będąc w widoku z góry. Powoduje to, że mogę mniej lub bardziej równo ustawić sobie krawędź tam, gdzie widzę na planie, że ma być ściana. Ok? Okna, które są w tym miejscu, również zasłaniam na razie ścianą. Później to się okaże przydatne. Tutaj mam narożnik. Za chwilkę do tego narożnika przejdę, a tymczasem zrobimy sobie jeszcze ekstruda do góry. Naciskam klawisz E, ekstruduję do tego miejsca. Na powiększeniu mogę jeszcze skontrolować, czy równo ustawiłem swojego mesza. Ok, teraz robię kolejnego ekstruda do tego miejsca, w którym jest ten zgięty narożnik. Będzie teraz trzeba opanować troszeczkę technologię robienia takich zagięć na murach, które nie są pod kątem prostym. Kąty proste oczywiście są najłatwiejsze do zrobienia, a tutaj trzeba się trochę pobawić. No i teraz tak, napotkamy tutaj na kilka podstawowych problemów. Po pierwsze, jeżeli spróbuję przekręcić w ten sposób swoją krawędź, to zmieniały mi się kąty ścian, które mam w pionie. Mogę tę ścianę ustawić gdzieś w tym miejscu i ją przekręcić, a później próbować dopasowywać. Wtedy pozostaje problem, co zrobić z tą ścianą. Ktoś mógłby powiedzieć, że mogę ją przeciąć na przykład gdzieś w tym miejscu. No ale to wprowadza mi tutaj takie rozcięcie, którego na przykład nie chciałbym mieć. Więc jest tutaj takie jakby pytanie, co zrobić z tym dziwnym fragmentem. Ten fragment nie może być jednocześnie jakby jednym wielokątem, ponieważ ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć ścian, a więc Blender nie pozwoli zamknąć go jedną krawędzią. Można by sobie zażyczyć na przykład, aby w tym miejscu, gdzie przesuwam teraz mysz, był prostokąt. Ten prostokąt powinien być w miarę prosty do ekstrudowania na dalszym etapie, w dalszym ciągu ściany, natomiast tutaj stały taki ładny czworokąt. Aby takie coś zrobić, trzeba właśnie wyekstrudować swoją ścianę do miejsca, gdzie jest pierwsze zgięcie. Następnie przełączamy się w tryb wierzchołków i tego wierzchołka, którego mam tutaj, powinienem umieścić w miejscu, w którym jest poprzedni wierzchołek, a więc nałożyć je na siebie, a później usunąć duplikat. To spowoduje, że będę miał tutaj trójkąt. Nie chcę mieć takiego trójkąta. Natomiast mogę zrobić inaczej. Mogę tego wierzchołka umieścić na ścianie, która jest w tym miejscu. Pokazuję teraz myszą. Jeżeli tak zrobię, to oczywiście mniej lub bardziej równo na tej ścianie wierzchołek postawię, ale robiąc następne wierzchołki, robiąc ekstruda, może się okazać, że moja ściana będzie krzywa. No i musiałbym idealnie, jakbym prostopadle do tej linii ustawić swój wierzchołek, a to nie jest takie proste. Więc zrobimy inaczej. Tego wierzchołka załóżmy, że na razie nie ma. Natomiast z wierzchołka, który jest na rogu, wyekstruduję sobie nowy wierzchołek z krawędzią i ustawię go od razu tutaj, daleko. To jest na tyle daleko, że mam teraz uchwyconą całą tę ścianę i moja prosta widzę, że leży idealnie na niej. Każdy wierzchołek, który wstawię tu pomiędzy, będzie znajdował się idealnie na tej ścianie. A więc mogę teraz zaznaczyć tę krawędź przez zaznaczenie dwóch wierzchołków, nacisnąć klawisz W i wybrać opcję Subdivide. To powoduje, że gdzieś na tej prostej wstawiam wierzchołek. Ten wierzchołek nie stoi w miejscu, w którym chciałbym, aby stał. Mogę go tu przesunąć, ale wtedy zrobię to krzywo. Choćbym nawet bardzo się starał, to miejsce będzie już niestety krzywe. I to można zobaczyć, jeżeli przesunę oś w ten sposób i ją trochę powiększę. Widać krzywiznę, jak sądzę. I to jest właśnie ręczna robota. No i teraz tak, aby uniknąć takiej sytuacji, muszę sobie w tym miejscu zdefiniować nową orientację swojego manipulatora, ponieważ wykorzystam tą strzałkę X-ową albo Y-ową do idealnie równego przesunięcia się wzdłuż krawędzi. Z tym, że tę strzałkę najpierw trzeba w taki sposób wstawić i zdefiniować sobie orientację. Tą orientację definiuje się w ten sposób, że jeżeli mam krawędź utworzoną tak jak teraz, to mogę przełączyć się z widokiem, powiedzmy sobie, mojego manipulatora, który teraz stoi we współrzędnych globalnych, na widok na przykład współrzędnych normalnych. Współrzędne normalne są zawsze prostopadłe do jakiejś powierzchni albo krawędzi. I teraz te współrzędne normalne stoją w sposób, który mi odpowiada, ponieważ używając osi Z mogę przesuwać się wzdłuż tej krawędzi. I to właśnie o to chodzi. No dobrze, ale teraz jeżeli dodam wierzchołek przez Subdivide, to te współrzędne normalne po zaznaczeniu samego wierzchołka już się zmieniły. Współrzędne normalne wierzchołka są inne niż współrzędne normalne krawędzi. W związku z tym muszę mieć jakiś sposób, aby zaznaczyć krawędź, tak jak teraz,
i ten wierzchołek po tej krawędzi przesuwać, ale w ten sposób, żeby te dwa pozostały bez zmian. I to można zrobić definiując nową orientację i pracując tylko z pojedynczym wierzchołkiem. A więc zróbmy taką nową orientację. Do tego celu służy panel, który nazywa się Transform Orientation. On jest tutaj. Transform Orientations. I teraz naciskam guzik Create. Jestem normalnie w transformacji określonej przez współrzędne normalne. Naciskam Create. Niby nic się nie dzieje, ale wtedy naciskam klawisz T i z panela narzędzi mam tutaj coś takiego jak Create Orientation. Zrób nową orientację. Mogę podać jej nazwę. Zróbmy sobie tutaj orientację o nazwie UKOS 1. UKOS 1 to jest orientacja, która w ten właśnie sposób orientuje mój manipulator 3D. Teraz mogę się przełączyć do widoku Global. Mogę zaznaczyć sobie ten punkt. Jak widać w widoku Global, ten punkt jest ustawiony zgodnie z orientacją globalną. Natomiast jeżeli przełączę się teraz do mojej orientacji UKOS 1, to mam zachowane położenie swojego manipulatora takie, jakie było wcześniej. I to jest właśnie to, o co chodzi. Teraz mogę bezpiecznie taki punkt przesunąć wzdłuż osi i ustawić go we właściwym miejscu. To jest dokładnie to, o co chodziło. Teraz, pracując dalej w tej orientacji, mogę wyekstrudować stąd punkt i przesunąć go wzdłuż lokalnej osi Y. W tym celu naciskam dwa razy klawisz Y. Jeszcze raz to pokażę. Przesuwam sobie wierzchołek w dowolnym kierunku. Naciskam raz Y i wtedy przesuwam go wzdłuż globalnej osi Y. Jak nacisnę drugi raz Y, to przesuwam go wzdłuż osi, która jest zgodna z kierunkiem transformacji wybranym teraz, czyli właśnie z tym UKOS 1. Wierzchołek mogę ustawić gdzieś tutaj, no ale niestety on będzie prawdopodobnie też trochę krzywo. Chciałbym ustawić go idealnie na tej osi, na osi X. No i prawdopodobnie jest to zrobione krzywo, ale można w tym momencie wykorzystać tak zwany snapping. Jeżeli ten wierzchołek stoi na przykład w tym miejscu, to mogę wyrównać jego położenie. No może niech na razie stoi tutaj, tu jest jego kopia. To mogę wyrównać położenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem, używając do tego osi X. Robi się to w ten sposób, że wybieram sobie z snap element tego menu polecenie wierzchołek. No i teraz, jeżeli będę ciągnął gdziekolwiek w trybie grab swój wierzchołek, to wciśnięcie klawisza Ctrl powoduje, że ten wierzchołek jest przyciągany do innych wierzchołków. To jest bardzo fajne, ale tu muszę jeszcze określić oś, wzdłuż której wyciągam ten wierzchołek, a więc zaznaczam Y i teraz wzdłuż osi Y wyrównuję położenie wierzchołka do tego, który jest w tym miejscu. No jak widać, mam wyrównanie i widać jednocześnie, że oba te wierzchołki nie są zbyt dobrze ustawione. Okay? Prawdopodobnie i tak muszę tutaj ręcznie troszeczkę wziąć i skorygować położenie. No i dobrze, tu będzie mi potrzebny jeszcze jeden wierzchołek, ponieważ nie dodałem go wcześniej, więc podzielę sobie tę krawędź, dodam wierzchołek i ten wierzchołek również przesunę w osi Y, ale w taki sposób, żeby wyrównał się z tym wierzchołkiem. Ok, jest wyrównany. Teraz mogę dodać tutaj płaszczyznę. Zaznaczam, że na razie zbudowałem tylko obrys z wierzchołków, a płaszczyznę dodam teraz. A więc zaznaczam wierzchołki, które mają tworzyć płaszczyznę, naciskam F i mam dodaną płaszczyznę. Tak samo tutaj, F. I w ten sposób powstaje fragment mojej geometrii. Teraz mogę już ekstrudować z tej płaszczyzny do kolejnej. Robię ekstruda i żeby był ten ekstrud idealnie do tego wierzchołka, który jest tutaj, wciskam również klawisz Ctrl. I w tym momencie mam idealne wyrównanie. Jak widać, ponieważ wcześniej przekręciłem troszeczkę moją płaszczyznę, znaczy tą oś, która jest tutaj, ekstrud wyszedł lekko pod kątem. Ale nie ma problemu, mogę wcisnąć klawisz G i całą tą płaszczyznę przyciągnąć do tego wierzchołka, tak żeby się ustawiła na nim. No i teraz tak, może nie są idealnie równe te ściany, ale tego typu niedokładność może wynikać choćby z tego, że przeskanowany papier jest niezbyt równy. Może być miejscami rozciągnięte, na przykład gdy maszyna skanująca jechała szybciej, no albo jeszcze inne problemy. Teraz tak, mam tutaj powtórzony wierzchołek, a więc zaznaczam wszystko dla pewności, całą moją siatkę i teraz naciskam klawisz W. Wybieram z menu Remove Doubles. Jak widzę, usunięto jeden wierzchołek i to był właśnie ten, który stał w tym miejscu. Teraz tak, trzeba kontynuować ten proces i wyciągnąć w osi Y lokalnej wierzchołek, który dojdzie aż do tego miejsca. A więc naciskam klawisz E, naciskam klawisz Y, jeszcze raz Y i ustawiam swój wierzchołek gdzieś tutaj. To jest całkiem dobre miejsce. I teraz mógłbym przejść do współrzędnych, normalnych, globalnych, znaczy się, i wyekstrudować kolejny raz ten wierzchołek w osi Y tej globalnej i ustawić go równo z tym wierzchołkiem. To powoduje, że mam wierzchołek we właściwym miejscu, a więc zaznaczam wszystkie i robię nową płaszczyznę.
No i w tym momencie wróciłem do układu współrzędnych globalnego. Tę krawędź mogę szybko wyekstrudować, postawić w tym miejscu, to gdzie powinna być. I teraz czeka mi zrobienie kolejnego takiego zakrętu. Tu, w tym miejscu jeszcze, mogę wykonać jednego ekstruda po to, aby uzyskać wierzchołek stojący w tym miejscu. Tutaj troszeczkę widzę, że muszę podciągnąć do góry krawędź. A więc tak, robię ekstruda, ustawiam wierzchołek w tym miejscu. Na razie robię to na oko. No a ten ustawiam sobie po prostu tutaj. Nie mam za bardzo innej metody. Chociaż gdybym chciał, to mogę wykorzystać wyrównanie do wierzchołków i wyrównać go na osi X równo z tym wierzchołkiem. Mogę to zrobić na przykład z takiej pozycji. Ale naciskam G, naciskam X i teraz swój wierzchołek przesuwam już tylko w osi X i ustawię go równo z wierzchołkiem, który jest tutaj. Oczywiście trzeba nacisnąć klawisz Ctrl, aby to przyciąganie w ogóle działało. Bez klawisza Ctrl przyciąganie nie działa. OK, mamy tutaj wierzchołek. Jak widać jest troszeczkę krzywo, mogę go jeszcze trochę podreperować. Ustawić go na przykład tutaj. No i tak mogłoby to w zasadzie zostać. Robię teraz kolejnego ekstruda. Ten ekstrud, jak widać, jest całkiem nieźle zorientowany. Robię jeszcze jednego do tego miejsca. A ten wierzchołek muszę przedłużyć znowuż w osi, której tutaj nie mam. A więc będę musiał znowuż zdefiniować sobie orientację nową. W tym celu zaznaczam kilka wierzchołków. Przełączam się do widoku normalnego, czy też do trybu orientacji normalnej i dodaję nową orientację. Create, niech ona nazywa się skos 2. No i teraz ten pojedynczy wierzchołek, który tutaj jest, mogę już w orientacji skos 2 przeciągnąć spokojnie aż do tego miejsca równo w osi. Oczywiście widać, że ta oś nie jest tak idealnie równa, ponieważ nie zrobiłem tego zbyt dokładnie, więc pozwolę sobie teraz zrobić tak zwany myk i ustawić to wszystko ręcznie, tylko ten wierzchołek muszę wyrzucić. Ten wierzchołek wyrzucam, ten oczywiście został. Teraz połączę te dwa wierzchołki jedną krawędzią. Tę krawędź podzielę przez remove doubles. Nie, przepraszam, nie przez remove doubles, tylko przez subdivide. I teraz ustawię sobie ten wierzchołek na osi Y równo z tym, który mam tutaj. To powoduje, że jest mniej więcej równy. Możemy ewentualnie go troszeczkę podciągnąć. I teraz wystarczy tylko zrobić płaszczyzny. W ten sposób można całkiem wygodnie i prosto wymodelować sobie różne skomplikowane zgięcia, na przykład takie jak tutaj są w murach. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz. Otóż tutaj mam prostokąt, a w tym miejscu tego prostokąta nie mam. No i teraz można byłoby się zastanawiać, która projekcja jest lepsza. Ja osobiście uważam, że ta, którą mam tutaj, jest lepsza, ponieważ mam tak naprawdę prostokąt obok prostokąta, natomiast narożnik, który jest zgięciem, jest takim czworokątem. Tutaj mam jakiś czworokąt i jakiś czworokąt. To jest ogólnie rzecz biorąc gorszy układ i trudniej się później modeluje różne jakieś szczegóły. W związku z tym muszę to poprawić. To, co chciałbym zrobić, to to, aby tutaj w tej linii w osi X było rozcięcie i żeby tu stał wierzchołek i żeby ten fragment ściany był prostokątem. Tak samo tutaj chciałbym mieć rozcięcie na krawędzi, która później pójdzie do góry. No więc, żeby takie coś zrobić, trzeba przede wszystkim zaznaczyć krawędź, którą mam tutaj, nacisnąć W, wybrać opcję Subdivide. No i teraz wstawił mi się, proszę zobaczyć, gdzieś jakiś taki wierzchołek. Jak widać, on prawdopodobnie jest nawet równo w osi, więc zostawię go w tym miejscu. Natomiast tę niepotrzebną krawędź muszę usunąć. Usunięcie tej krawędzi oczywiście niszczy mi również face'a, który był pomiędzy nimi, a więc tego face'a muszę odtworzyć. Ta konfiguracja już jest OK. Natomiast teraz trzeba byłoby usunąć tę krawędź, którą mam tutaj i zrobić tę krawędź poziomo. Mogę to zrobić na różne sposoby. Na przykład mogę wyekstrudować fragment tej krawędzi, później ją ustawić w poziomie i wyrównać do tego wierzchołka. Mogę zbudować od razu z samych wierzchołków, taki jakby trójkąt, który później połączę z tym, który mam tutaj. Więc zróbmy na początku to najprościej. A więc teraz tak. Ekstruduję sobie ścianę, tak zwyczajnie. I ta ściana może stać gdziekolwiek. To nie ma znaczenia, ponieważ mogę ją zaraz wyrównać do odpowiednich wierzchołków. Przełączę się do widoku transformacji zgodnej z układem global. I teraz ten wierzchołek ustawię na osi X, naciskam G, X, równo z tym wierzchołkiem. No i teraz ściągnę go na sam dół, po to, aby zajmował to samo miejsce. Za chwilkę ten wierzchołek usuniemy. Zresztą mogę go od razu usunąć, bo nie jest mi potrzebny. Teraz ten wierzchołek przesuwam w osi X do miejsca, w którym jest ten wierzchołek tutaj. On stoi sobie w tym miejscu, no i teraz na osi Y ściągam go do miejsca, w którym stoi ten wierzchołek, co powoduje, że mam teraz
tutaj trójkąt. I teraz tak, jak się przełączę do trybu ścian, to widać, że tutaj mam trójkąt i tu mam trójkąt. Można zrobić taką operację, że te dwa trójkąty zamienię szybko na czworokąt. Wystarczy je tylko połączyć, nacisnąć klawisz F i one natychmiast łączą się w jeden czworokąt. To jest bardzo szybka, wygodna opcja, nie trzeba usuwać żadnych krawędzi przy okazji. Przypuszczam, że ta ściana, raczej ta krawędź, która jest tutaj, wymagałaby pewnego przesunięcia, ale jeżeli to zrobię, to zmienię kąt tej ściany, która jest w tym miejscu, więc na razie tego nie będę robił. Powiedzmy sobie, że to jest na razie OK. I teraz muszę wyekstrudować następny kawałek ściany, aż do rogu tutaj. Później jeszcze raz, aż do tej krawędzi ściany zewnętrznej. No i później sprawa jest prosta, ponieważ ekstruduję pod kątem prostym do tego miejsca, później do tego, no i to już później jest jakby sprawa prosta. Oczywiście tego typu praca ma w sobie pewien element, że tak powiem, ręczny, więc zawsze będzie pewna niedokładność tutaj wprowadzona przez to, że nie mamy matematycznej precyzji w ręku. No ale żeby obejść to, trzeba byłoby mieć przede wszystkim bardzo dobrą, ostrą siatkę i znać współrzędne na przykład wierzchołków. W tym momencie można byłoby do nich idealnie równo wyrównać niektóre rzeczy. Teraz przełączę się do trybu wierzchołków i w tym miejscu dobrze byłoby zrobić następny czworokąt, a więc potrzebujemy znowuż orientacji, która będzie nam pasowała do nachylenia tego odcinka. W związku z tym robię ekstruda, ustawiam sobie wierzchołek w tym miejscu. I teraz ten wierzchołek razem z tym będą nam w trybie normalnym określać nową orientację. Nas tutaj będzie interesowała oś Z tak naprawdę, ale żeby ta orientacja była trochę lepsza, dodam jeszcze jeden wierzchołek. Teraz po dodaniu trzech wierzchołków nie mam żadnych błędów w obrocie i tak po prostu jest lepiej. I teraz tak, dodaję nową orientację. Niech to będzie coś takiego jak skos trzeci. No i teraz ten wierzchołek mogę usunąć, nie jest mi potrzebny. Tę krawędź mogę połączyć. Natomiast przełączę się już teraz w orientację skos 3. I z tego wierzchołka mogę wyekstrudować sobie w osi X lokalnej wierzchołek, który będzie stał na tej krawędzi. No to jest ten, o który chodzi właśnie. W tym momencie potrzebuję jeszcze jednego wierzchołka tu w tym miejscu. Mogę to zrobić w orientacji globalnej. Przesunę po prostu, nie, wyekstruduję sobie wierzchołek w osi Y, który będzie stał tutaj. Potem pozostanie mi tylko te wierzchołki połączyć, aby uzyskać ścianę. Teraz w orientacji skos 3 wyekstruduję jeszcze jeden wierzchołek w osi lokalnej X i ustawię go tutaj. Ten wierzchołek powinien być równiutko z tym wierzchołkiem, a więc mogę nacisnąć G, później X, aby przesuwać go po lokalnej osi X, a później Ctrl i wybrać ten wierzchołek, aby stały idealnie równo na linii. Po takim wyrównaniu mogę połączyć wszystkie wierzchołki, otrzymując ścianę, która będzie całkiem równa. No i teraz w widoku, czy też w orientacji globalnej, potrzebuję wyekstrudować wierzchołek w osi Y i ustawić go na ścianie, która jest na zewnątrz, tutaj na dole. No i będzie mi potrzebny jeszcze jeden wierzchołek, który sobie wyekstruduję. Ustawię go tu w narożniku. I tak naprawdę ten wierzchołek powinienem ustawić również na tej osi równo idealnie. Więc może nie jest dobrze, żebym go ekstrudował z tej osi, tylko żebym zrobił to w orientacji skos 3 wzdłuż lokalnej osi Y i umieścił go tutaj. Tak naprawdę nie ma prostego sposobu na to, żeby ustawić ten wierzchołek w osi Y w orientacji skos 3, ale tak, aby stał równo z tym wierzchołkiem. Ponieważ jeżeli wcisnę Ctrl, to moja najbliższa pozycja to jest taka pozycja, którą ten wierzchołek tworzy z przecięciem prostej pod kątem prostym, przebiegającej przez ten punkt i przecinającym się z tą prostą. W związku z tym ten wierzchołek tu na osi muszę ustawić niestety ręcznie. Przypuszczam, że bardziej zaawansowane narzędzia są w CAD-zie i tam dałoby się to zrobić prosto, natomiast tutaj jest pewne ograniczenie właśnie w tym miejscu. Ok, łączę teraz te płaszczyzny, no i już mam w zasadzie całość. Została mi tylko jedna płaszczyzna do wykonania. OK, to jest obrys mojego budynku, czy też mojego pokoju. No i teraz, aby ustalić, co tak naprawdę z tym pokojem można zrobić, to trzeba byłoby wiedzieć, na jaką wysokość można wyekstrudować ściany. Ściany wyekstruduję na razie na niewielką wysokość. Powiedzmy sobie, że nacisnę E, później klawisz Z i ustawimy sobie wysokość 0,8. To będzie 0,8 metra, czyli 80 cm.
Przypuszczam, że niektóre okna mogą być również na wyższym poziomie, a tu chodzi o ich dolną krawędź. Teraz spójrzmy na ten plan jeszcze raz, ale w trybie edycji i w trybie przezroczystości. Otóż tutaj widać, że jest jakaś taka kreskowana powierzchnia. Tutaj natomiast tej kreskowanej powierzchni nie ma, co oznacza, że w tym miejscu właśnie jest okno. No więc tego jakby przy ekstrudowaniu tej ściany nie będę mógł już zaznaczyć. Zaznaczę na początku może wszystkie, aby zrobić okna. Zaznaczam je oczywiście pojedynczym kliknięciem z prawego przycisku myszy z wciśniętym klawiszem Shift. Można również zrobić to szybciej. Jeżeli zaznaczę jedną ścianę, to mogę nacisnąć Ctrl, Alt, Shift i F. Co oznacza połączone ściany, które są płaskie, takie same jak ta. To jest dostępna opcja w menu, nazywa się Linked Flat Faces. Tego typu zaznaczenie to jest czasami bardzo wygodny skrót. No i teraz są zaznaczone wszystkie. Wiem, że ta ściana będzie oknem, a więc ją odznaczam. Podobnie ta będzie oknem, o ta, ta. I oknem będzie również chyba któraś z tych dwóch ścian. Nie pamiętam, więc w widoku z góry muszę podejrzeć. Na planie to jest ta, a więc mogę ją zaznaczyć w ten sposób, żeby była odznaczona. Używając środkowego kółka myszy w trybie Box Select. I teraz moje ściany, które muszę wyekstrudować dalej wyżej, budując jakby prawdziwe ściany w budynku poza oknami, no już mam zaznaczone, więc naciskam klawisz E i powiedzmy sobie, że okna będą miały wysokość 1,5 metra, więc podaję teraz rzędu 1,5. To nie jest w tą stronę, a więc naciskam Backspace, wpisuję minus 1,5 i mam wyekstrudowane wszystko. Zrobię jeszcze jednego ekstruda w kierunku minus na powiedzmy sobie 0,30, aby nad oknami było jeszcze 30 cm do sufitu. I teraz warto byłoby połączyć krawędzie w ten sposób, aby powstały nad oknami tak zwane nadproże, jak się dowiedziałem niedawno dla architektów. Można to zrobić na różne sposoby. Jeden ze sposobów, wcale nie najlepszy, który można było wykorzystywać, gdy nie było żadnych wtyczek do Blendera, polegał na tym, że robiłem z takich dwóch zaznaczonych płaszczyzn ekstruda. Zwykły ekstrud w taki sposób, naciskałem klawisz Escape, aby te płaszczyzny stały w tym samym miejscu i później robiłem skalowanie w osi X tych właśnie wyekstrudowanych płaszczyzn. One się skalowały, stykając się po środku. Jeżeli nacisnę S, X oraz 0 i później Enter, to one stykają się po środku, no i tworzą mi taką ławę nad oknem. To jest właśnie nadproże. Następnie należało nacisnąć W, Remove Doubles, aby usunąć 4 powtarzające się wierzchołki z tego plane'a, a później W i usunąć Face'a, aby tam nie było żadnej ściany w środku. Na samym końcu należało wybrać jeszcze tryb zaznaczania krawędzi, zaznaczyć krawędź przez prawy klik i Alt Shift, a później nacisnąć X i usunąć Edge Loop, czyli pierścień z krawędzi. To powodowało, że mieliśmy ładnie wstawione nad oknem nadproże. Natomiast taka operacja składa się z wielu różnych kroków i one nie są wcale takie proste ani szybkie do wykonania. Istnieje szybszy sposób, wygodniejszy, poprzez zastosowanie wtyczki. Wtyczka w Blenderze nazywa się Loop Tools. O tym zrobię prawdopodobnie osobny tutorial, bo ona jest bardzo fajna. Trzeba otworzyć sobie okno preferencji, kliknąć w guzik Add Ons i wpisać tutaj słowo Loop przez 2 O. Znajduję wtedy wtyczkę, która jest wyłączona. Standardowo jest wyłączona, włączam ją, zamykam to okno i teraz w trybie edycji, gdy już jestem w nim, nacisnę klawisz W, widzę, że pojawiła się nowa opcja w menu o nazwie Loop Tools. I tutaj jest cały zestaw różnego rodzaju przydatnych poleceń. Loop Tools pozwoli mi właśnie szybko stworzyć te nadproże. No więc przełączam się do widoku ścian, żeby było wygodnie. Zaznaczam ściany. Naciskam teraz W i wybieram polecenie Bridge. Bridge dodaje mi od razu pierścień ze ścian, usuwając jednocześnie ściany macierzyste, no i ewentualne krawędzie, które tam mogłyby stać. Więc jest to o wiele szybszy sposób. Zaznaczam kolejne miejsca do połączenia W, Bridge. I w ten sposób za chwilkę będę miał gotowy model. Jeszcze jedno, ostatnie miejsce. Bridge. No i mam. Na pewności, jeżeli wszystko poszło dobrze, to nie będzie powtórzonych wierzchołków. Na pewności można zaznaczyć wszystkie ściany, nacisnąć klawisz W i wybrać polecenie Remove Doubles. Jak widać, usunięto 0 wierzchołków, ponieważ cały ten model został zrobiony dobrze, prawidłowo i jest w porządku. Więc mamy swoje ściany. One są zrobione zgodnie z projektem architektonicznym i to w ten sposób, że rodzaj czy też wielkość jednostki Blendera odpowiada rzeczywistym wymiarom tych obiektów. Dla przykładu,
Możemy przejść do trybu zaznaczenia krawędzi, zaznaczyć jedną krawędź tylko, wyłączyć manipulator i mogę teraz na zakładce z narzędziami zaznaczyć opcję w panelu Mesh Display, która nazywa się Edge Length. To jest długość krawędzi. Widzę, że w tym momencie przy zaznaczonej krawędzi pojawiła się długość 1,5 metra. O, teraz ją lepiej widać. Każda zaznaczona krawędź w ten sposób będzie mi wyświetlała swoją długość. To jest bardzo wygodne, bo mogę wtedy sprawdzić, czy wymiarowanie mojego obiektu jest prawidłowe. Oprócz tego mam również kąty pomiędzy ścianami, no i powierzchnię ściany, gdybym chciał zmierzyć sobie jakieś tego typu wielkości. Oczywiście nie ma sensu wyświetlać tego przez cały czas, więc tą opcję wyłączę. Ok, w tym momencie mam wymodelowany domek, powiedzmy sobie domek, na razie są to tylko ściany, no, które znajdują się na planie widocznym z góry i ten plan jest z nimi zgodny. Ok, to jest wszystko, co w takim tutorialu chciałem powiedzieć. Do usłyszenia następnym razem.